idę właśnie na ten, na metro. Pożyczyłem plecak od Hossa, trochę mniejsze. I co? Czarnobyl dzisiaj. Będzie potem dzisiaj dużo nagrań fajnych. No. Na stacji. Ostatni przystanek przed Czarnobylem, gdzie możemy sobie kupić jakieś rzeczy. Piękna długa. Jestem ciekawy, jak to będzie. Przewodniczka wydaje się spoko. Wytatuowana. Kozak. No. Zobaczymy, jak to będzie. Wyspałem się, można zbierać. Jutro Lwów. Wjeżdżamy do granic Czarnobylu, bo do Czarnobyla, żeby wjechać, też trzeba dać paszporty, też trzeba się polegitymować osobno. Więc to nie jest tak, że sobie po prostu wjeżdżamy, jak nam się podoba. No, więc zaraz tam dojedziemy i będziemy już wjeżdżać na ten Czarnobyla. Za momencik. Też jestem ciekawy, jak to wszystko przebiegnie. Czy dostanę może jakąś pieczątkę specjalną z Czarnobyla? It would be not so fast, passport control. So it can take around 25 minutes. And now I need you to be very good organized team. So please. Jest. Czarnobyl. Granice miasta przekroczone. Tam jest znak. Miasta sobie wszyscy z nim robią zdjęcia, więc ja poczekam i sobie też to nagram. Ogólnie pani opowiadała teraz sporo przekroczenia tej granicy. Powiedziała, że jest tu około 100-200 wiosek już opuszczonych z tej granicy, za tej granicy Czarnobyla, i około 100 osób mieszka tutaj nielegalnie. Głównie osób w wieku po 85 roku życia. No, ogólnie ciekawie. No i też mówiła, żeby nie schodzić za bardzo w głąb głównej drog, której będziemy się poruszać, bo tu może być dobra, bo po której się będziemy poruszać jest bezpieczny poziom promieniowania, a możemy przejść parę metrów dalej, 15 metrów dalej i ten poziom będzie 10 razy większy, 50 razy większy niż normalnie, więc lepiej nie ryzykować. W Czarnobylu można spotkać masę dzikich zwierząt, które sobie luźno biegają, oprócz psów, które są dość przyjazne. Można spotkać jakieś konie wolno biegające, różnorakie zwierzęta. Ogólnie zwierzęto nie przeszkadza tutaj to skażenie terenu, według tego, co nam powiedziała przewodniczka, ale ludzie tu już nigdy mieszkać nie będą mogli. Prawdopodobnie. Nigdy, nigdy, nigdy. Ale naturze to nie przeszkadza. Natura sobie poradzi. No, tam widać psa. Trochę dalej. No. Jest to jedna Ukrainka, która mieszka w Polsce. Jesteś jeszcze blogerem? Nagrywam sobie na YouTube swoją wyprawę. Pierwszą. Masz YouTube? No, na YouTube sobie nagrywam. To możesz się przywitać. Cześć. Na którym się przywitać? Na polską? Na polskim. No to cześć. Tak. No. Musimy zwiedzać. To work in Chernobyl zone only on shift basis, only in shifts. 15 days here, 15 days off. Teraz właśnie wkraczamy do strefy 10 km od reaktora i potem będziemy wkraczać do strefy 5 km od reaktora. Another reason that in case of something. Wchodzimy teraz do sekretnej bazy wojskowej i tutaj są takie anteny sowieckie. Na wysokości to 50 metrów i 700 coś na szerokość. No, teraz tak. No, tu już jest ta strefa, gdzie muszę trzymać się głównej drogi, bo ona jest powiedzmy sprawdzona. A mogę przejść powiedzmy tam 5 metrów, tam 5 metrów. I to skażenie może być 10-krotnie większe, 15-krotnie większe, nawet 50 razy, 50-krotnie większe.
niż normalnie, więc niższa norma, powiedzmy. Więc no, nie mogę siadać na ziemi, nie mogę dotykać ziemi, nie mogę nic kłaść na ziemi. Potem może się wydarzyć tak, że będę musiał te rzeczy zostawić i już ich nie będę mógł zabrać. No, robi wrażenie. To wszystko ogromne. Przeogromne. Sowieckie antany. Jedyna na świecie, unikat. Nigdzie indziej takiego czegoś nie zobaczycie. Nie doświadczycie. Tylko tutaj jest to możliwe do zobaczenia. To wszystko ogromne. Ogromne. Banat by tu wchodził. To jest chyba, tak powiedziała, że to jest jakieś 150 metrów. Kopaczy Village. Wioska Kopaczy. Wioska górników. We just want to show you how this radiation can concentrate on small pieces. Because if I move it 1 meter away from here, it will be again one. If I move it... You see, it's decreasing. Mm-hmm. Here will be again 10, 11. Again, maybe something radioactive was buried under the ground here. Maybe wind and rain. Again, they brought radioactive particles, they landed here, then with time they went deep into the soil. Such hotspots, they are everywhere here, everywhere. Unfortunately, it's not possible to identify all of them. So with your big bus, I want to show you kindergarten. So first. Jeden, 12, 10, 15, 16, 15, prawie 20, o kurczę, no, 20 pary. Jak się dotychczas podoba? No, super. Super? Jakie bardzo twoje... mi się podoba. Bardzo ci się podoba? No. Jakie twoje wrażenia? A dopiero początek. Dopiero ty ci widzieliśmy, tyle tylko. No, ale jeszcze do 19 godziny mamy zrobić. No, 19, nie, do 19 musisz być tam na miejscu w Kijowie. Tak? Tak. Jest planowany powrót. 19.30 jakoś, tak. No, ale... Jakie ty masz wrażenie? No, jest fajnie, jest ciekawie, ale dopiero to tak... O ten... Te przedszkole było super. No, super. Bo no, super. Klimacik był. A i teraz idziemy do... Tu ogólnie ludzie pracują. Przyjechać, w nocy, tak. Spać tutaj, na mecie. Wiesz, że tutaj można tak przyjechać na 2 albo na 3 dnia? Można, można. Idziemy teraz do stołówki. Tu ogólnie ludzie normalnie pracują, więc jest taka robotnicza stołówka. I ona jest udostępniona dla zwiedzających na parę godzin w ciągu dnia. Ty jeszcze mówisz, że nie jesteś blogerem? No zobacz, co teraz. No, nagrywam sobie, ale nie jestem blogerem. Nagrywam dla siebie. Na YouTube'a też? No, dla siebie, na YouTube'a. No. Fajnie jest, fajnie, ciekawie. To już chyba zaliczę, to już chyba się zaliczę do ekstremalnych tych atrakcji chyba. O, pisąży, pisąży, pisąży. Kolejny, proszę bardzo. No. Jestem na robotniczej stołówce. Wygląda ona taką. Ona jest dla robotników, którzy pracują tutaj w Czarnobylu. No i jest fajnie, klimacik, ale jest, czuję się bardzo bezpiecznie. Nie czuję, żeby mi coś w krwi pulsowało. Ręka trzecia rosła. Jest dobrze.
will see nuclear power plant itself from much closer distance in front of us. Jest i on. Reaktor, który wybuchł. Ten reaktor, pod tą kopułą się znajdują jego części. To co z niego zostało. Jest pod specjalną kopułą, nad nim się teraz robione różne prace. No robi wrażenie. Jest to reaktor numer 4. 26 kwietnia 1986 roku miała miejsce eksplozja. Kor cały czas się w środku znajduje. Sądziłem, że będzie można tak blisko do niego podejść. Sądziłem, że to będzie bezpieczne, żeby tak blisko w tym rejonie się poruszać. Co nie? Też tak uważasz? Też tak uważam. No właśnie. This is uranium fuel and zirconium. So yes, we have something new here in Chernobyl. So friends, now please take your time. Just don't go on the road. Just around this memorial. You can read in English if you want from the right side. So couple minutes here, friends, and then back to the bus. If you need my pictures, yes, of course. 300 metrów stąd. W reaktorze 4 metry pod ziemią. Znajduje się kor cały czas w dalszym ciągu, który nie został wyciągnięty, bo nie ma takiej technologii, która byłaby to w stanie zrobić. Cały czas niezmiernie toksyczny. 30 sekund zabije człowieka w 2 godziny. W tamtym miejscu. W dalszym ciągu. Znajduje się, myślę, od najbardziej toksycznego, niebezpiecznego miejsca na świecie. Nie sądziłem, że mogę być tak blisko miejsca, źródła, które było, które zapoczątkowało reakcję łańcuchową, nieszczęść w wielu krajach. Reaktor znajduje się pod tym dachem. No, robi wrażenie, ale na pewno są mieszane uczucia. Wow. Wow. Jest, Prypeć. Łokieć. Tamtą stronę poleciała chmura czerwona. Czerwona chmura tego, po wybuchu. Radioaktywna. I drzewa lasu w tamtej okolicy kiedyś były czerwone i umierały od tego. Proszę bardzo. Prypeć. Tam gdzieś w lesie jest rynek. Ależ sztos. Mieszkałbym. Nie, mieszkałbym. Fajnie. A to taki mniej więcej miejscu śpiew Kijowy, więc nie poczułbym różnicy. Tylko że no w sumie okien też tam już nie ma. Wczoraj byłem u gościa z Penta, która przyszła. I mu okno odwaliło jedno. Serio? Już nie wiedziałem co mam powiedzieć. A byłem może z piśmieniem u niego w domu. To była jakaś sala chyba. Forum szkoły. Forum tego centrum kultury. Tutaj są jakieś zdjęcia. Nie wiadomo ile to. Tam podłoga jest zapadnięta, do niej będę wchodził.
Ale no, pusto tu jest, naprawdę. Ludzie z gdzieś indziej poszli. To może naprawdę niesamowite miejsce odkryć. Tam jakieś zdjęcia wisiały nawet, stare, takie zamknięte. O, podłoga z Ikei. Złóż to, zrób to sam. I bez stresu. Najpopularniejszych miejsc w całe miasteczko. Zabawa! Tak? Zabawa. Jest młyn. Są gokardy. Jest koło. Diabelski młyn. Ulala. Ciągle żywe. Jest najbardziej kultowy. Najpopularniejszy. Tutaj. Atrakcja. Jest. Ale się kręci, gdy mnie ta lina. My kminimy, co tu jest. Co to jest tam za przed nami? Ale to są trybuny. A tutaj, wszędzie, było kiedyś boisko piłkarskie, w tym miejscu. A my kminimy, o co chodzi, co tu się dzieje, co tu się wyprawia. Trybuny. Ale sztos. Koniec? A fajnie było. No, super. Bardzo mi się spodobało, to widać? No, myślałem, że będzie tak nostalgicznie i tak bardzo, że mało atrakcyjnie. A bawiłem się w sumie bardzo fajnie. Polecam. Trypeć mu po prostu spoko. Tak, zasługuje tego, żeby pojechać. Zasługuje. Zasługuje? Zasługuje. 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 No, fajnie było. Możesz tego nie dawać na... Ja nie wycinam. Nie tego, to musisz wycinać. Mogę, wytnę to. Wycinę to. Wycinię. Niektórzy byli rozmieszani. Może mówisz chuja po polsku. Niektórzy byli tego słyszeli. Słyszeli, nie usłyszał. Był Czarnobyl, nie ma Czarnobyla. Dosłownie nie przynosi. I do Kijowa. Do Kijowa.